Moi drodzy, po raz kolejny przyszliśmy tutaj na to święte, błogosławione miejsce, kiedy niebo pokazało się nam, biednym grzesznikom, kiedy Matka Najświętsza, ona sama zechciała, ona nas pocieszyć swoją obecnością i przede wszystkim swoimi niezliczonymi łaskami. Musimy dzisiaj przede wszystkim i ponad wszystkim dziękować. Dziękczynienie to jest pierwsze słowo i pierwsza troska całego właściwego naszego zamiaru dzisiejszego dnia. Nasza pielgrzymka musi być ponad wszystkim pielgrzymką dziękczynną. Dziękować za taką łaskę, o której nie mamy nawet pojęcia, jaka wielka jest. Mianowicie, moi drodzy, patrząc, jak ten świat w tej chwili wygląda, patrząc, jak właściwie cały świat idzie wielkimi krokami ku zgubie, patrząc na to, jak ludzie w tej chwili żyją od lęku do lęku, od strachu do strachu, kiedy dzisiaj jest jedno zagrożenie, albo wydaje się zagrożenie, to przemienia się na drugie zagrożenie na jutro. Wcześniej było to, potem było tamto, a z każdym krokiem dalej ludzie bardziej lękają się, ludzie bardziej żyją w tej niepewności i przede wszystkim są bezradni. I przede wszystkim, bo na wszystkim szukają sobie jeszcze na chwilę jakiejś ulgi, jakiegoś pocieszenia, jakiejś rozrywki, jakoś właściwie cokolwiek może ich zadowolić na chwilę. A potem właściwie to wszystko wygląda tak straszne, że już człowiek po prostu nie wie tak naprawdę po prostu właściwie, jak tutaj na ziemi ma żyć. I tu właściwie to żyć od przerażenia, ten smutek, który ogarnia wszystkich ludzi na ziemi z tego powodu, że nie ma żadnej perspektywy. Wcześniej to było jeszcze, można powiedzieć, po prostu jaka ufność, pieniądz, jakieś polityczne nadzieje, jakieś ekonomiczne po prostu powodzenia. To wszystko wygląda jak najbardziej czarne. I człowiek, który wczoraj obawiał się właściwie tak zwanego COVID-a, dzisiaj obawia się wojny, jutro będzie się obawiać, że będzie właściwie umierać z zimy i głodu tą zimą, bo nie ma gazu, elektryczności, cokolwiek. I pojutrze jeszcze coś innego będzie, na pewno coś będzie. Jakie to życie, moi drodzy, jakie to ciągle umieranie. I z tego powodu wdzięczność z naszej strony, jaka łaska nas spotkała, jaki niesamowity cud. I kiedyś właściwie w jakimś momencie naszego życia odkrywaliśmy w tej ciemności tego świata, coraz gęstszej ciemności, nagle wielkie światło, wielkie światło, wielką światłość prawdy. W tym momencie po prostu właściwie odkrywałem, że rzeczywiście nie wszystko kończy się z tą biedną ziemią, z tą doliną łez. Teraz właściwie mamy niesamowite perspektywy przed sobą. Odkrywa się przed nami ten świat wieczny. I zaczęliśmy na nowo, albo być może po raz pierwszy w naszym życiu, widzieć, na czym polega życie na ziemi. Na czym polega sens życia na ziemi. I wiemy po prostu z samą pewnością, inaczej nie bylibyśmy dzisiaj tutaj, że po właściwie tym krótkim wygnaniu, po tej pielgrzymce, właściwie, która jest drogą krzyżową, czeka na nas wieczne zbawienie, wieczna nieskończona radość. I to jest właściwie nasza wdzięczność. Mogliśmy to w tym świecie odkrywać, gdy pierwsza bestia apokaliptyczna, masoneria i komunizm chcą właściwie nas prowadzić tylko do głupiego, fałszywego raju na ziemi, które nie ma. I chcę, abyśmy stali się niewolnikami tych wszystkich bożków, które niestety właściwie ogarniają nas jak okropne potwory. A druga bestia apokaliptyczna, fałszywy prorok, modernizm, tak właściwie zanurzał nasze życie religijne na świecie, że tam właśnie dostaniemy tylko wyłącznie kamienia do jedzenia zamiast chleb żywota. Właściwie fałsz, właściwie tych wszystkich
panteizmów dzisiejszych, ekumenizmów zamiast jedynej prawdy. Wobec tego mała garstka, którą jesteśmy, odkrywaliśmy prawdę, tą, którą Chrystus Pan nam dał, którą dał apostołom, którą właściwie ta prawda, właściwie apostołowie przechowali i rozgłosili na całym świecie. Wszyscy misjonarze, wszyscy święci na całym świecie podczas tych wielu tysięcy, 2000 lat. My otrzymaliśmy tą łaskę, byśmy to na nowo odkrywali. Odkrywali, kiedy to miało być już na wieki zamknięte pod klucz. I dzięki temu właściwie musimy dziękować szczególnie za tą postać, którą Pan Bóg, Matka Najświętsza wybrała, wybrali, aby nam dać, przekazać tą łaskę, nasz założyciel arcybiskup Lefebvre. On właściwie tak naprawdę jest tą właściwie tą osobą wybraną przez opatrzność, aby właściwie ratować nie tylko jakiś piękny rytm się świętej, nie tylko jakieś po prostu dawne przyzwyczaje i tradycje, ale przede wszystkim zachować w sercach ludzi tą odwieczną prawdę, całą naukę Chrystusa, całe magisterium Kościoła wszystkich wieków, wszystkie właściwie całe życie, które Chrystus nam przekazał przez świętego Fulm, szczególnie perłą nad wszystkimi perłami, okrytą w polu mszę świętą wszechczasów. Moi drodzy, jeśli za to nie potrafimy wdziękować, nie rozumiemy, jakie łaski dostaliśmy i dostaniemy w tej chwili. Podczas gdy świat idzie ku zgubie, my możemy po prostu nie tylko optymistycznym wzrokiem, ale na pewno wdzięczliwym wzrokiem patrzysz na to i wiedziesz, to wszystko, co jeszcze będzie, jak będzie katastrofa nad katastrofami, to wszystko przemina, ale słowa Chrystusa nie przeminą. Jak musimy być wdzięczni, że my otrzymaliśmy ten przywilej, nie zasłużenie, nie zasłużenie jest, zasłużyliśmy na to. Przywilej, że mogliśmy odkrywać tą światłość i ciemnościa, aby serce nasze rozpalało się znowu miłością do Pana Jezusa Chrystusa. I teraz dziękujmy Matce Najświętszej, która tak niesamowicie opiekuje się swoimi dziećmi, których tak bardzo kocha, że im dać, znowu chce dać wszystkie te skarby wszystkich wieków. I tak, moi drodzy, ta wdzięczność musi ogarnąć przede wszystkim nasze serca, ponieważ jeśli o tej zapominamy, jeśli pójdziemy do Matki Bożej tylko z naszymi troskami i naszym załamanym sercem, rozpaczoną myślą, to wtedy nie widzimy prawdy. Tak, Matka Najświętsza na pewno nas wysłucha, na pewno dzisiaj odpowiada na te wszystkie nasze prośby, aby tutaj trochę więcej ulgi było w naszym życiu, więcej radości w naszym życiu, więcej pokoju, więcej zdrowia, cokolwiek. Ale przede wszystkim, moi drodzy, Matka Najświętsza, i to jest właściwy sens jej objawień tutaj w Gieczwałdzie, aby nie tylko co się stało 150 lat temu, a co się dzieje teraz, w tej chwili. Te łaski, to cudowne źródełko, które tutaj właściwie podziwiamy na tym miejscu i z którego korzystamy, ma ogromnie wielką symboliczne znaczenie. To źródełko właściwie symbolizuje żywe wody łaski Bożej, które przychodzą przez serce Marii akurat do głębi naszej duszy. I to musimy to właściwie dostrzegać. Ile łask dzisiaj dostanie każdy z was, który zbliży się do niej i korzysta właściwie z tych źródeł łask przychodzących właściwie z jej niepokalanego serca. I z tego powodu, moi drodzy, musimy patrzeć na to, jak mamy na to odpowiadać. I to jest druga rzecz, którą musimy przynosić do Matki Bożej. Tak naprawdę jak arcybiskup Lefebvre ratował, że tak powiem, Kościół, tradycję, magisterium Kościoła, odwieczną prawdę, życie Chrystusa i prowadził na starodawną, wieczną drogą wszystkich świętych. W jaki sposób? Wskazuje nam na świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, który opisuje akurat nasze czasy, kiedy będą ciemności ponad wszystkimi ciemnościami. I tam kto będzie, który stawia opór temu potworowi? Kto właściwie zwycięży wroga dusz? Kto pokonuje tego smoka swoimi bestiami? Oczywiście sama niepokalana niewiasta obleczona słońcem, księżyc pod jej obłokami i wokół jej głowy korona gwiazd 12.
I ci, którzy są jej wierni. Właściwie są ci, którzy nazywają się według świętego Ludwika apostołami Jezusa i Marii w ostatnich czasów. Tak, moi drodzy, ci, którzy właściwie nie boją się niczego i nikogo, które właściwie idą wielkim krokiem miłości i ufności za Matką Najświętszą, jako narzędzia w jej niepokonanych rękach, patrząc ciąg na nią. I to jest właściwie to, co musimy robić. Jak święty Ludwik i arcybiskup Lefebvre później i my wszyscy teraz widzimy siebie, jak mamy wyglądać? Ten, który patrzy do nieba, do góry serca, a nie ciągle po prostu rozważa te rzeczy na tej ziemi. To nic dużo nie daje. Musimy spróbować przeżyć te wszystkie czasy, ale tak naprawdę nie mamy żadnego wpływu, co teraz jeszcze będzie nad nami, bo nie mamy możliwości wtrącać się w te sprawy po prostu tych, którzy rządzą światem. Ale mamy jeszcze o wiele większą moc. I ta większa moc polega na tym, abyśmy po prostu stali do góry serca, wiedząc, że wszyscy, co nam gotujecie, wy, wrogowie Chrystusa i naszej duszy, i naszego świata, i naszego polskiego narodu, wiemy właściwie, to będzie krótko trwało, to będzie praca jednej muchy, która żyje jeden dzień i potem zakończenie tego wszystkiego, co wam gotujecie. A my patrzymy dalej. Kiedy ta mucha już umiera i kończy się, to wtedy świeci przed nami znowu ten blask tej, która zwycięży wszystkich wrogów, która zwyciężyła wszystkie herezje na całym świecie i znowu zecze głowę szatana. Tak właściwie jest nasza ufność. Więc ze świętym Ludwikiem miejmy właściwie krucyfiks w prawej ręce, czyli właściwie miłość do mszy świętych sześć czasów, którą w tej chwili odprawiam w waszej intencji. Ta msza święta w sześć czasów to jest perła naszej wiary. Matka Najświętsza tuż zima, Matka Bolesna, jak słyszeliście w Ewangelii, aby nas prowadzić do serca Chrystusa, do sedna i do źródła naszego zbawienia i wszystkich łask. I w lewej ręce różaniec, czyli nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny, oddanie jej całkowicie, bez granic, bezwzględnie. I jej musimy oddać nie tylko dzisiejszy dzień, nie tylko dzisiejszą pielgrzymkę, ale całe nasze życie, naszą przyszłość, nasze rodziny, nasze dzieci, nasze szkoły, nasz kraj, nasz naród. Tak, drodzy wierni, wielkim, pewnym krokiem idziemy z wielką wdzięcznością i jeszcze bardziej ufnością do tej, która czeka na nas w Jeczłaudzie, aby znowu po prostu nam rozdawać tej łaski, które od tych wszystkich 150 lat mniej więcej po prostu rozdała w tym miejscu. Aby na nowo właściwie w naszym sercu właściwie narodziła się ta iskra, która powinna po prostu rozpalać cały ten świat. Abyśmy na nowo byli tymi, którzy w tych ciemnościach tego świata i wobec ogromnego wroga byli właściwie narzędziami, wojskiem, armią Matki Najświętszej, ponieważ tam, gdzie ona jest, będzie zwycięstwo. Pamiętajmy, na końcu powiedziała on, moje niepokalane serce z całą pewnością zatriumfuje. Jeśli jesteśmy z nimi, z nią, to wtedy my sami będziemy również odczuwać i przeżywać ten triumf, i który już będzie na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.